Dzień dobry, cześć. Zaczynamy golenie. Powiem wam, dzisiaj troszeczkę tak jestem przestraszony, bo będę się golił brzytwą. Ostatni raz goliłem się brzytwą praktycznie 2 miesiące temu, bodajże chyba 11 lutego. Więc cykor lekki jest, jak to pójdzie, czy przetrwam, czy przeżyję, no ale jak coś pójdzie nie tak, to będzie większa oglądalność. Ale tak naprawdę to nie o to chodzi. Zaczynamy zabawę z 6 kremikami do golenia, które dostałem od mojej żony. I zaczynamy od kremiku, który się nazywa Lea Mentolada, coś takiego. Takie coś. Już powiem mniej więcej, co jest napisane na temat tego kremu. Krem do golenia hiszpańskiego producenta Lea Mentolada do wytwarzania piany pędzlem do golenia z efektem chłodzenia dzięki zawartości mentolu. Krem do golenia o tradycyjnej recepturze na bazie gliceryny z mentolem o działaniu kojąco-chłodzącym. Gliceryna ma właściwości zatrzymujące wodę w skórze, zapobiegając jej przesuszaniu twarzy, gęstą, sztywną pianę, ułatwiającą dokładne golenie. Zapach bardzo delikatny, kremowo-morski z nutą mentolową. Dobrze to napisali, bo ja o zapachach nie jestem w stanie nic powiedzieć. Pojemność 150 gram, zakręcana tubka. A propos pojemności 150 gram. Tak jak mówiłem, dzisiaj będzie golenie tym sprzętem, ale popatrzcie, jak wygląda 100-gramowe opakowanie kremu do golenia Derby. Więc wizualnie jest różnica, to pudło, a to pudło. I tak samo tu za stópkę wyciągniemy. Tuba jak kurtka, nie wiem, potężna. A tu weźmy tego Derby i popatrzcie, ta jest chudziutka i długa taka, no a ta jest taki grubasek, może to będzie widać. No w każdym razie Derby ma 100 gram, ta ma 150, Derby na razie chowamy, zajmujemy się tą Leą, przy okazji tubka tej Lei jest metalowa, otworzymy to, o kurde, jeszcze nie otwierałem. Nie ma żadnej tutaj zatyczki. Tak to wygląda. Do mojej miseczki troszeczkę tutaj wciśniemy. No. Na razie nic wiele nie czuję. Chyba troszkę nawet za dużo mi się wcisło, ale to zobaczymy. Nakrętka ciach. Wyrabiać będziemy 6-makiem 24. Już tego 6-maka wycisnę. Bierzemy się za wyrabianie. Jak wyrobimy, będę mówił, jaką brzytwą się będę golił. A więc tak jak mówię, test 5 ostatnio maszyneczek, test nie test, no takie moje spostrzeżenia. Możliwość pogolenia się sprzętami, których nie mam, dobiegł jak gdyby końca. A teraz lecimy z tymi kremikami. Kremik chyba gdzieś koło 13 zł kosztował. Kurde, nie wziąłem tej faktury znowu. Dodam troszeczkę wody, bo widzę, że za mocno pędzelek wycisnąłem. I co? Coś mówię, chyba koło 13 zł kosztuje taka wielka tuba, 150 gram. Naprawdę ogromna. Średnio kremy mają tak właśnie około 100 gram, a ten 150, no to jest kawał tej tłupki, więc myślę, że na tych goleń trochę wystarczy, jeżeli ktoś się nad nim zastanawia, to sama wielkość tutaj nas zachęca do kupienia tego kremu. Zobaczymy, co będzie dalej. Zaraz 2,5 dnia, coś takiego. Miałem czekać do wieczora, ale stwierdziłem, że może wieczorem się okazać, z racji tego, że jutro już do pracy będę jakiś taki zniechęcony i w ogóle podłamany tą kwestią, że już po wolnym. Więc dlatego wziąłem się teraz za to golenie. Kremik się wyrobił bardzo ładnie. Faktycznie bardzo delikatny zapach. W zapachu nie czuję tego mentolu. No ale z racji moich słabych zmysłów powonienia ja nie czuję ogólnie wiele. Spłuczę twarz troszeczkę. Powiem, czym się będę golił. Potem go dopiero nałożę, przewecuję brzytwę i tego. Na razie spłuczę odrobinkę, żeby ten zarost już troszeczkę zmiękł. No, kurde. Przypomniałem sobie standardowo. Trzeba tutaj mały
modyfikację wprowadzić. O, nie wiem, czy to będzie się sprawdzało, taka modyfikacja. Zawsze chowam ten kołnierzyk. No dobra, schowany. Golił się będę brzytewką Dovo. Tak, Dovo Solingen. I to jest Dovo Solingen bez quality. I powiem wam tak. 19, jakieś niecałe, 18 mm ma. Czyli tak naprawdę 19 mm to jest 6/8. Więc to jest znacznie większe od 5/8, a moim zdaniem odrobinkę mniejsze od 6/8. No, podciągam tą brzytwę chyba pod 6/8, tak mi się wydaje. Dlaczego nią się będę golił? Dlatego, bo dostałem ją od człowieka. Nie dostałem, wysłał ją do mnie w celu naoszczenia. Więc tak naprawdę to przy okazji zobaczę, czy da się tą brzytewką ogolić, jak to golenie będzie szło, luknę, czy się nagrywa, nagrywa się. No i przy okazji, kurde, flakon takie ponowne, podobny pierwszy raz z brzytwą, bo mówię, dosyć długa przerwa. Dobra, jeszcze raz delikatnie tłuczę twarz. Nałożymy to mydełko, przewlecuję brzytwę i będziemy widzieć, jak to golenie nam będzie szło. Mydełko to teraz tak jak nakładam, takie dosyć treściwe. Nawet tak miło treściwe. Troszeczkę bardziej teraz ten zapach wyczuwalny. Jeżeli w opisie, że to jest zapach morski, no to jest zapach morski. Troszeczkę zmoczę ten pędzel, bo wydaje mi się, że mogłoby być to mydełko bardziej z większą ilością wody. Ale bardzo fajnie się to mydełko, ten kremik nam tutaj na twarz nałożył. Też takie dosyć, zobaczcie, ciągnie się ładnie. O, patrzcie. Od tego pędzelka. Fajne, jest fajne. Treściwe. Bardzo fajne. Dobra. Kremik nałożony. Trochę tak sprzątnę na tej twarzy. Wezmę się teraz za wecowanie. Wecowa będę na pasie Piometrzek Stochowa od Eugeniusza Piotrowskiego. Genek emeryt z brzytwa.org. Przetrę ręce. I lecimy. Przewecowana brzytewka. Gąbka jest. Zaczynamy. Zobaczymy, co to będzie, jak to będzie. Mydełko, powiem wam, kremik, bardzo spokojnie. Poślizg tutaj jest przyzwoity. Zaczynam czuć takie lekkie chłodzenie na tej twarzy. Lekkie chłodzenie na twarzy zaczynam wyczuwać. Więc chyba ten mentol, o którym pisze tutaj producent, faktycznie nas nie zawodzi. Nie jest jakiś taki mocny, który by mnie po prostu już tak
mocno chodził, ale jest mocno wyczuwalny. Już teraz coraz mocniej. No teraz już tak po zgoleniu tu na dole na szyi czuję coraz bardziej ten mentol. Dobrze. Powiem wam tak, święta, już po świętach, piernikiem to przeleciało. Pogoda się nie udała. Ale zapowiadają, że się ma to polepszyć. Już od połowy tego tygodnia ma być coraz piękniej. Dobra. Pierwsze przejście za nami. Mydełko całkiem dobrze się sprawuje. Czuję coraz większe chłodzenie. Fajnie spłukuje się tak nie za prosto, czy jest dosyć takie treściwe. Taki lekki film zostawia, nie jakiś super mocny, bardziej lekki, ale fajny. No i czuć to chłodzenie. Teraz czuć to chłodzenie i to dosyć. No teraz przy nakładaniu to już w ogóle czuć, ale naprawdę, kurde, i to już dosyć mocno. Czuję to chłodzenie. Te takie mydełka, które jak gdyby sobie sam tworzę na swoje potrzeby, że dodaję troszeczkę mentolu przygotowanego według receptury Krzysztofa KFGZ, jednak słabszy robię. Tutaj ten mentol jest jednak bardziej wyczuwalny, ale powiem bardzo przyjemnie. Zobaczymy, co to będzie po drugim przejściu. Czy przypadkiem mnie nie zamrozi całkowicie, ale powiem fajne to uczucie. Całkiem przyjemne. Dobra, przetę rękę do sucha, chwytam za brzytwę i lecimy z drugim przejściem. Bardzo dobrze ten krem siedzi na twarzy. Naprawdę. Nic nie znika. Chłodzenie już mam takie. Już duże mam to chłodzenie. Już czuję, jakby mi ta twarz się od tego chłodzenia taka mniejsza robiła. Więc chłodzenie jest mocne.
No super. Pięknie. Fajnie. Chłodzenie czudziak piernik. Powiem tak, bardzo fajne mydełko. Dla tych, którzy jeszcze oczekują efektu chłodzenia, no szkurde. Nie znika to chłodzenie. Nic mnie po nim nie piecze. Jest fajnie, jak po dwóch przejściach. Powiem, ale jest mocno, jest mocno. Dla mnie chyba będzie troszeczkę za mocne, jeżeli o to chodzi. Bo te dwa przejścia, czy przy trzecim przejściu, chyba zamarznę. Teraz już to czuję. Przy trzecim przejściu jest szansa, że mi twarz zamarznie. Kurde, teraz nakładam, to jest zimnica. Nie wiem, nie goliłem się wieloma kremami z mentolem, ale tutaj skubańcucha czuć jak należy. No czuć go. No naprawdę. Czuć. I to wyraźnie. Więc to jest krem dla twardzieli. No kurde, powiem wam tak, bardzo tęskniłem za goleniem brzytwą. Bardzo. Teraz goliłem się tymi maszynkami. Już nie pamiętam. Jak to jest super być ogolonym brzytwą. Co potwierdza, że jak się człowiek brzydko ogoli, jest mistrzostwo świata. Gdzieś tu widzę ze dwa pyknięcia. Ale powiem wam, brzydwa to jest jednak brzydwa. Super sprawa. Strasznie się cieszę, że się nią dzisiaj golę, bo jest naprawdę świetnie. Jeszcze tak jak mówię, jak jest naoszczona, to można się golić i... O ja pierniczę. Ostatni raz tak dogolony byłem 11 lutego, 2 miesiące temu praktycznie, jak się brzytwą goliłem. Bo jest taka gładź, że wam powiem, że... że nie ma nawet maszynka tutaj startu do brzytwy.
I powiem tak, kremik przy tym trzecim przejściu wcale już tak nie zmroził. Już nie jest więcej niż po drugim. Gdzieś tu mam jakieś pieknięcie. Ale bardzo fajnie się ten kremik sprawdził. Bardzo dobrze się utrzymuje na twarzy. Bardzo dobra ochrona tej twarzy. Poślizg bardzo przyzwoity, naprawdę. Ze dwie poprawki kończymy zabawę, ale powiem, bardzo fajny kremik. Mam jeszcze Le jakąś zwykłą, tam już nie pamiętam jaką, ale powiem tutaj, jak najbardziej ten kremik zostanie u mnie na pewno. Bardzo mi się spodobał ten kremik. Bardzo dobrze się nim mi goli. O Jezu, świetnie jestem dogolony, naprawdę. Brzytewka bardzo fajnie goli. Ja już jestem przyzwyczajony do tych brzytewek, bo parę tych brzytewek Dovo już w moje ręce wpadło i paroma już się goliłem, więc nie widzę tu z nimi żadnego problemu. Jest fajna szyja teraz. No. Teraz można powiedzieć, że jestem zadowolony. Jestem ogolony na idealną gładź. Nie pamiętam naprawdę, kiedy tak byłem dogolony. Jednak co brzytwa, to brzytwa. I jak już dojdziemy do jakiejś wprawy z tą brzytwą, to naprawdę uwierzcie, da się nią świetnie dogolić. Płuczę brzytwę, potem ją oczywiście odkażę. Po goleniu odkażę, no bo brzytwa wróci do kolegi. Bardzo super mnie ogoliła. Bardzo jestem zadowolony, bo przy okazji przypomniałem sobie troszeczkę oszczenia i bardzo dobrze mi się nią ogoliło. Bardzo fajnie naoszczona. Bardzo fajny rozmiar też tej brzytwy. Ale ważniejsza sprawa to tak. Opłuczę twarz zimną wodą. Jeszcze dwa słowa na temat tego mydełka, na temat tego kremiku, bo ten kremik tutaj tak naprawdę o ten kremik chodzi. O kurde. Panowie. Jak płukam twarz zimną wodą teraz, to mam takie uczucie, że aż mi twarz, można powiedzieć, drętwieje. Bardzo mentolowy jest ten kremik. Naprawdę bardzo. Ło kurcze. Patrzcie, aż mi takie, no troszeczkę szyję podrażniłem, ale to nie ma problemu. Krwawych plam nie widzę. Kremik świetny. Lea mentolada. Kurczę, to szukam miętowego kremu, nie chcę się bawić w żadne jakieś tam robienia mentolowych zawiesiń, cuda, bianki, te sprawy. To ten kremik rewelacyjny. Sprawdzam jeszcze. Świetnie. To ten kremik jest rewelacyjny. Naprawdę, naprawdę sobie radzi. Naprawdę jest miętowy. Mistrzostwo. Mocny jest. Piana się ładnie z niego na twarzy trzyma. Jest naprawdę... bardzo fajny kremik. Nigdy się żadnym kremem Lea nie goliłem, czy to mydłem, czy to kremem. I powiem, jak na pierwszy strzał trafił mi się produkt, który mi tutaj jak najbardziej robi i którego bym polecił bez żadnego problemu. Jeszcze na koniec troszeczkę Myrsola Emulsion. I kończymy zabawę, bo i tak się to troszeczkę przedłużyło. Więc mówię, kremik jak najbardziej polecam. Dla mnie godny polecenia i dla mnie zawodnik, który jak najbardziej u mnie ma miejsce.
który jeszcze przy tej cenie, tam chyba 13 zł, no to powiem Wam, przy tej wielkości bardzo fajna rzecz. Dobra, bardzo Wam dziękuję. Zapraszam na kolejne golenie kolejnym kremikiem. Może to będzie akurat właśnie derby. Zobaczymy, który mi się chwyci. Tym się będę golił i będziemy porównywać co i jak. A na dzień dzisiejszy miłego dnia Wam życzę. Do następnego. Wpadajcie na brzytwa.org. Jak macie czas, to do mnie na mój kanał. Trzymajcie się. Strzałeczka i cześć. Rufeczka.